A gdyby tak pod Grunwaldem, jak Jełłok gromił zastępy nieumarłych wojowników zakonu krzyżackiego dowodzone przez nekromantę Ulricha von Jungingena? Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas i chciałbym przez chwilę pogadać o tym, dlaczego właściwie polskie gry tak rzadko korzystają z polskiej historii. Skąd ta myśl o zombiako-krzyżakach? Grałem sobie ostatnio w Nio od Team Ninja, które bardzo mocno przetwarza japońską historię, wstrzykując w to sporą dawkę fantastyki, zresztą też spod znaku japońskich wierzeń, bo nie brakuje w grze magii Onmyo oraz nadprzyrodzonych duchów lub demonów określanych jako yokai. Nio inspiruje się życiem Williama Adamsa, żeglarza, który dopłynął do Japonii w okolicach roku 1600, był świadkiem narodzin szogunatu Tokugawa, a samemu Ieyasu Tokugawie pomagał stworzyć nowoczesną flotę dla Japonii. W grze William jest zabójcą demonów szukającym maga i alchemika Edwarda Kelleya, który ukradł bohaterowi jego ducha opiekuńczego, a teraz sieje zamęt w kraju kwitnącej wiśni. Fabuła początkowo wydaje się zlepkiem chaotycznych wydarzeń i masy obcych postaci, ale jak zacząłem sobie czytać o historii Japonii i nie tylko Japonii, to okazało się, że wszyscy bohaterowie mają swoje źródła w dawnej rzeczywistości. Otani Yoshitsugu, który robi tu za bossa w chuście na twarzy, przebijający się na początku aktywacji specjala swoimi mieczami, istniał naprawdę, był trendowatym samurajem, który popełnił samobójstwo w obliczu przegranej w bitwie pod Sekigaharą, która to bitwa w grze też się pojawia. Ba, Edward Kelley, robiący tu za głównego antagonistę, był w swoim czasie okultystą podającym się za alchemika oraz maga. On i także obecny w grze John Dee mieli nawet epizod polski, bo przyjechali razem z Olbrachtem Łaskim na dwór króla Stefana Batorego, aby szukać finansowego wsparcia dla swoich wątpliwych badań okultystycznych. Batory spojrzał na nich, stwierdził i na tym epizod polski się zakończył. Nio miesza historię z totalną magiczną fikcją, bo w bitwie pod Sekigaharą pojawiają się ogromne demony, okrucieństwa zmarłego pana feudalnego Nobunagi zasiedliły wioski i zamki udręczonymi duchami, a konflikt końcówki okresu Sengoku podsycany jest walką o tajemniczą substancję zwaną Amritą, która pozwala tworzyć złowrogie demony, yokai. I chociaż ten kawałek historii Japonii ludziom z zachodu znany jest raczej słabo, to gra sprzedaje się dobrze na całym świecie, a to zakotwiczenie w dziejach i kulturze regionu nadaje Nio charakteru, specyficznej osobowości. A to jest grom potrzebne. Zdecydowanie zbyt wiele produkcji jest kulturowo wyjałowione, bo mają niby trafiać do szerokiego grona odbiorców na całym świecie i każdy się boi, aby nie odstraszyć jakiegoś gracza obcym klimatem. Istnieje takie przekonanie, iż każdy gracz chce doświadczać ciągle tej samej znajomej sztampy, pomimo tego, że to właśnie gracze są grupą szukającą innych doświadczeń niż te, które oferują nośniki opowieści dostępne od dawna, książki, komiksy czy filmy. Przez to dążenie do sztampy dostajemy potem takiego jałowego kulturowo Dragon Age'a, który niby ma własną historię, kulturę i struktury społeczne, ale to nie ma jakiejś wyrazistej bazy, przypomina dość klasyczne, ograne już do bólu fantazy. A przecież można inaczej. Wiedźmin 3 jest przykładem banalnym, ale właśnie ta gra bardzo zyskuje na tej swojskiej podbudowie, na tym, że opiera się na książkach garściami czerpiących ze słowiańskiej kultury, dawnych wierzeń, obyczajów i rytuałów. Oczywiście, że nikt tymi elementami nie sprzedał gry zachodniemu graczowi, zachodni gracz dostał po prostu fajną rozgrywkę oraz opowieść, ale jak już zaczął grać, to przy okazji trafił na jedyny w swoim rodzaju świat. Coś innego, coś z własnym charakterem. Coś, co ma podstawę w jakiejś kulturze. Naszej kulturze. A istnieje to przekonanie, że regionalność podstawy kulturowej szkodzi grze. Zaginięcie Ethana Cartera ma lokacje przeniesione przy pomocy fotogrametrii prosto z Dolnego Śląska, ale autorzy uznali, iż Dolnego Śląska im się nie uda sprzedać, więc akcja toczy się gdzieś w Stanach. Być może w tym przypadku mieli rację, bo uderzyli w specyficzny gatunek gry, a może nie, trudno mi to oceniać, ale pokazuje to pewien istniejący w branży sposób myślenia. No i tu wracamy do Nio i do tematu historii. W pewien sposób rozumiem, że polska historia może na pierwszy rzut oka przypominać sztampowe fantazy. Rycerze, konie, bitwy, kapłani itd. Więc zachodni gracz może nie zauważyć niuansów. Zawsze przy tych wszystkich grach o rycerzach pojawia się temat husarii, ale nasza historia ma o wiele więcej charakterystycznych motywów do zaoferowania. No i można ją przetwarzać przy pomocy elementów nadnaturalnych, magii, fantastyki, wierzeń itd. Wiedźmin 3 niby to robi, ale nie na aż tak dużą skalę i jednak osadza akcję w fikcyjnej krainie, co też jest pewnym rozwiązaniem.
Pewną obawę rodzi we mnie to, jak w Polsce zostałoby przyjęte takie fantastyczne przetwarzanie historii jak w Nio, bo i nie mamy zbyt wielkiej tradycji w tym. Japończycy swoje dzieje przerabiają zdecydowanie częściej. Jak tak o tym myślę, to przypomina mi się komiks Krzysztofa Janicza, Tobiasza Piątkowskiego i Janusza Wyżykowskiego pod tytułem Pierwsza Brygada, który bierze Stasia i Nel, wrzuca temat w końcówkę XIX wieku i prezentuje steampunkową wizję tamtych czasów. Ale to komiks i mało kto go czytał, bo wiadomo, jak popularne są komiksy w Polsce. Z drugiej strony gracze są przyzwyczajeni do fantastycznego przetwarzania historii. Wolfenstein od lat wstrzykuje okultyzm, magię i dziwne technologie do tematu II wojny światowej, a obecność Polski w The New Order jakoś sprzedaży nie zaszkodziła. Trzeba oczywiście mieć świadomość, że nikt gry na zachodzie nie sprzeda, reklamując ją tym, że jej opowieść jest osadzona w Polsce albo nią inspirowana, ale nie o to chodzi. Nio sprzedaje się, bo jest niezłym klonem Dark Souls, a ten temat jest teraz popularny. Historia Japonii jest tu dodatkiem, tłem, solą i smakiem tej gry, a nie punktem na liście reklamowanych cech produktu. Zabawne, że samo Dark Souls, też robione przez Japończyków, jest zakorzenione raczej w zachodniej kulturze, ale From Software udało się z tego wybrnąć, bo oni nawet tę zachodnią kulturę przetwarzają tak dziwnie, iż Soulsy wcale klimatem nie przypominają sztampowego fantasy. Więc tak, twórco gier, nadal trzeba zrobić dobrą grę. Trzeba sprawić, aby była ciekawa, fajna i grywalna. Polską jej na zachodzie nie sprzedasz, ale możesz sprawić, że gra będzie miała osobowość, klimat, będzie jakaś. Nie będzie łatwa do zapomnienia i ktoś może będzie chciał do niej wrócić. Robisz grę fantasy? Serio? Znowu gobliny, krasnoludy i elfy? Spójrz tutaj, oto książki o słowiańskich bestiach, zamkach i smokach. Popatrz, jakim plugastwem możesz zaludnić swoje lasy, wioski i zamki. Mało tego? No chyba niespecjalnie. I wszystkie ciekawsze, oryginalniejsze, nie trzeba ich nawet wymyślać. A może szukasz pomysłów na lokacje lub questy? Czemu nie zainspirować się faktycznymi duchami i innymi dziwnościami, które żyją w naszych rodzimych legendach? Czemu jeszcze nikt nie zrobił w żadnej grze nic o rycerzach śpiących pod Giewontem, którzy co roku podjeżdżają cichcem do Krakowa zapytać, czy już czas, a potem wracają spać, skoro jeszcze nie czas? Przy okazji, to nie jest materiał sponsorowany, ja te książki dostałem od żony na różne okazje, bo mnie takie bzdety interesują, a pokazuję je, bo uważam, że są bardzo przyjazne oraz potencjalnie inspirujące. A ile mamy w bajkach i baśniach patentów na gry? Rozmawiałem z headem z TV Gry i z rozmowy urodził się pomysł na Szewczyka Dratewkę, skrytobójcę smoków, który pokonuje bestie skradankowymi metodami. Hej, to jest nie tylko pomysł na fabułę, ale i na oryginalną rozgrywkę. I to nie jest nawet kwestia patriotyzmu, a tego, że mamy własną kulturę oraz historię i zamiast od niej uciekać, możemy ją wykorzystać, aby uczynić gry lepszymi. Oczywiście nadal trzeba zrobić dobrą grę od strony wykonania i rozgrywki, ale warstwa kulturowa nie jest tu bez znaczenia, a kopiowanie nawet i popularniejszej, ale cudzej kultury zawsze będzie mniej ciekawe, sztuczne i odtwórcze. Cóż mogę tu jeszcze dodać? Sobie i wam życzę więcej niezbyt sztampowych kulturowo gier. Game on! Swój pomysł na bitwę pod Grunwaldem, w której Jagiełło wojuje z nieumarłym zakonem krzyżackim dowodzonym przez nekromantę Ulricha von Jungingena, wrzuciłem na Twittera. I zobaczcie, co się wydarzyło, ile cudnych pomysłów. Sushi Kraken zwizualizował, jak święty Wojciech faszeruje heretyków magią światła, a potem jego relikwia dają plus 20 do wiary. Na co ja pomyślałem, że Jalal ad-Din, też walczący pod Grunwaldem, oferowałby drzewko rozwoju magii spod znaku Tengri z przemianami w zwierzęta. Paweł stwierdził, że mielibyśmy w drugiej części potop szwedzkich wilkołaków. Co pociąga za sobą oczywisty wniosek, iż Kmicic od Jana Kazimierza dostałby srebrną szablę, aby bronić Jasnej Góry przed szwedzkimi wilkołakami i wampirzym rodem Radziwiłłów. Araż wykombinował Wiedeń oblężony przez arabskich czarowników. Sobieski na smoku, Husaria na Pegazach, a Maria Kazimiera wali bafy z obozu. W tym momencie widziałem, że mamy już materiał na serię, która długością przyćmi Final Fantasy. A Jarek, zwany Nerwomanem, znalazł dla niej nazwę. Ułańska Fantazja. Ułańska Fantazja 7. Wiedeńska Klątwa. Nerio zaczął wtedy kreować podstawy mechaniki. Kaszanka jako mikstura lecząca i cebula, która odnawia manę. Czy też tak jak Tomek, bralibyście jak Tatarzy w Jasyr?